przedszkola, czyli przedszkola numer 64 imienia przyjaciół Kubusia Pucharka, które będą tańczyły z flagami. Dzieci przygotowała pani Katarzyna Kołomańska. Thank you.
Pięknego. Szanowni Państwo, witam jeszcze raz. Chciałam powiedzieć, że koncert jest pierwszym koncertem w ramach projektu naszego, projektu pod tytułem Bądź dumny, żeś Polakiem. Drugi koncert będzie miał miejsce w listopadzie. Chciałam powiedzieć również, że został on zrealizowany przez nasze stowarzyszenie, czyli Stowarzyszenie Seniorzy Białęki, we współpracy z tutejszym przedszkolem, które jest pod kierownictwem pani dyrektor Krystyny Tyburc. Wystąpi Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne imienia 7 Pułku Lansierów Nadwiślańskich. Również chór La Musica, to jest chór pochodzący z Domu Kultury w Śródmieście pod dyrekcją pani Barbary Wasilewskiej i przy akompaniamencie pana Marcina Mazurka. Także zapraszamy Państwa. Widowisko słowno-muzyczne powstało na podstawie tekstów, oryginalnych tekstów marszałka i ukazuje rolę, jaką odegrał w historii Polski Europy. Podżywiony chór, szumią stare lipy, dawny pasiec swój. Wśród wodnego kwiecia i dzwoni pszczeliły. Z zagajników bije ptasząt wdzięczny chór. Pomiędzy lipami podżywiony. Dawny dwór szlachecki, skarbiec z wielkich cnót. Gniazdo, skąd się wiedzie staroświecki ród. Gniazdo, skąd wyleciał na rycerski szlak. Z orlich piór poszumem dziwnej nocy ptak. Brygadier Piłsudski, wódz i władny pan. Przezyń nam wolnością, kwitnie polski ład. Był to wiersz Mieczysława Opałka, historyka Lwowa, poety i bibliofila, który po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich 26 października 1914 roku. Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Żułowie na Gliwicie. Historycznie udokumentowane początki rodu Piłsudskich sięgają dużo wcześniej, bo XV wieku. Był czwartym dzieckiem spośród 12-osobowego rodzeństwa. Rodzicami przyszłego marszałka byli Józef Wincenty Piłsudski i Maria Zbilewiczów. Ojciec, człowiek wykształcony,
był w czasie powstania styczniowego komisarzem rządu narodowego. Matka wielką i szczerą patriotką. Tak o niej pisał później. Matka, nieprzejednana patriotka, nie starała się nawet ukrywać przed nami bólu i zawodu z powodu upadku powstania. Owszem, wychowywała nas, kładąc właśnie nacisk na konieczność dalszej walki z wrogiem ojczyzny. Od najwcześniejszego dzieciństwa zaznajamiano nas z utworami naszych wieszczów, ze specjalnym uwzględnieniem utworów zakazanych. Uczono historii Polski, kupowano książki wyłącznie polskie. Matka najbardziej lubiła z naszych wieszczów Krasińskiego. Mnie zaś od dzieciństwa zachwycał zawsze słowacki, który też był dla mnie pierwszym nauczycielem zasad demokratycznych. W 1874 roku po nieszczęśliwym pożarze Żułowa rodzina Piłsudskich przenosi się do Wilna, gdzie Józef, zwany Ziukiem, rozpoczyna naukę w rządowym gimnazjum. Spotyka tam obrażający polskie uczucia narodowe system rusyfikacji. Sytuacje, w których wyniesiony z domu, gorący patriotyzm na każdym kroku narażony był na poniżenie, trwale kształtowały osobowość chłopca. Piłsudski szkoły rosyjskiej nienawidził, mimo że nauka nie szła mu ciężko, był bowiem uczniem zdolnym. Dla mnie epoka gimnazjalna była swego rodzaju katorgą. Byłem co prawda chłopcem zdolnym i z łatwością przechodziłem z klasy do klasy, lecz gniotła mnie atmosfera gimnazjalna. Oburzała niesprawiedliwość polityka pedagogów. Nużył i nudził wykład nauk. Połowy skóry by nie starczyło na opisanie bezustannych, poniżających zaczepek ze strony nauczycieli. Hańbienie wszystkiego, co się przyzwyczaił szanować i kochać. W takich warunkach nienawiść moja do carskich urządzeń wzrastała z krokiem każdym. Bezsilna wściekłość dusiła mnie nieraz, a wstyd, że w niczym zaszkodzić wrogom nie mogę, że muszę znosić w milczeniu deptanie mojej godności i nieprawdziwych i pogardliwych słów o Polsce, o Polakach i ich historii palił mi policzki. Uczucie przygnębienia, uczucie niewolnika, którego w każdej chwili jak robaka zgnieść mogą, leżała mi na sercu kamieniem młyńskim. Lata mego pobytu w gimnazjum zaliczam zawsze do najprzykrzejszych w swoim życiu. Po ukończeniu gimnazjum wileńskiego w 1885 Piłsudski rozpoczął studia medyczne, które po roku przerwał. Został przypadkowo zamieszany w przygotowania do zamachu na cara Aleksandra III. W roku 1887 został wraz ze swoim bratem Bronisławem aresztowany i skazany na 5 lat zesłania na Syberię. W drodze na miejsce zesłania wziął udział w buncie więźniów w Irkucku. Tak pisał z zesłania do swego ojca. W dalekiej stronie, gdzieś na krańcach świata, z zatrutym sercem, zakuty w kajdany, na dzikiej wyspie i pod ręką kata, żywot swój pędzić będę opłakany. Gdy stanę w miejscu, a świat pójdzie przodem, a ja zostanę w zapomnieniu. I nić utracę łączącą z narodem. Tak myśl mnie pęka, spokoju nie daje, gryzie mi serce, do mózgu się wkrada. Sen płoszy z powiek, ach, sił mi nie staje, by wypowiedzieć, jak duch mi upada, gdy myślę o tym. W ciągu owych 5 lat spędzonych na Syberii zetknął się z prawdziwymi rewolucjonistami. W 1892 roku wrócił z zesłania do Wilna i związał się z powstającą właśnie Polską Partią Socjalistyczną. Pracy w PPS-ie poświęcił swój czas bez reszty. W ciągu kilkunastu zaledwie miesięcy z nieznanego nikomu przedtem zesłańca stał się jednym z przywódców polskiego ruchu robotniczego.
Głównym powodem związania się z socjalizmem był fakt, iż dostrzegał on w klasie robotniczej siłę i szansę dla pozbawionej niepodległości Polski. W roku 1899 żeni się z wdową Marią Juszkiewiczową z domu Kaplewska i przenosi się do Łodzi. Rok później żandarmeria rosyjska aresztuje Piłsudskiego, który został osadzony w słynnym 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Tam dla ułatwienia ucieczki zaczął symulować obłęd. Po kilku miesiącach został przewieziony do szpitala w Petersburgu, skąd dzięki pomocy przyjaciół z PPS-u udało mu się szczęśliwie uciec. Od tego czasu coraz dłużej przebywał w Galicji, stamtąd kierując krajowymi pracami PPS-u. W 1915 roku. Słowa do niej napisał Wacław Kostek-Biernacki, zaś muzyka napisana została na podstawie melodii ludowej z XIX wieku z tamtej strony jezioreczki. W latach 1905-1907 Józef Piłsudski zakłada i kieruje organizacją bojową PPS. Po upadku rewolucji wraz z Kazimierzem Sosnkowskim, Władysławem Sikorskim, Walerianem Sławkiem i Marianem Kukielem tworzy we Lwowie w 1908 roku tajny Związek Walki Czynnej. Dwa lata później powołuje w Zaborze Austriackim dwie organizacje. Strzelec w Krakowie i Związek Strzelecki we Lwowie. Na bazie tych organizacji chce bowiem przygotować kadry przyszłej Armii Polskiej. Latem 1914 roku, zgodnie z przewidywaniami, wybucha I wojna światowa. 6 sierpnia wysyła w bój na teren Królestwa z zamiarem wywołania tam powstania pierwszą kampanię kadrową, wygłaszając do niej znamienną mowę. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście żołnierzami. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska, i pozdrawiam was jako pierwszą kompanię kadrową.
1914 roku. Pierwsza kompania kadrowa, pierwszy od 1863 roku oddział Wojska Polskiego sformowany do bezpośredniej walki z zaborcami w wyniku mobilizacji oddziałów Związku Strzeleckiego oraz polskich drużyn strzeleckich ogłoszonej przez Józefa Piłsudskiego. 16 sierpnia powołany został w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy, pod zwierzchnictwem którego rozpoczęto tworzenie Legionów Polskich. Dowódcą pierwszej brygady został Józef Piłsudski. Ostro koły, jak
płoty w swym uporze, nie bacząc na nic. Grożąc ziemię, obręcząc swych ciał i oręża, szukając bez wytchnienia swojej ojczyzny granic. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Na czele legionistów przeszedł Piłsudski cały szlak bojowy. Żołnierze jego nawiązali do najlepszych tradycji oręża polskiego, wykazując wspaniałą postawę bojową. Z każdym też dniem wojny rósł w polskich szeregach kult jego osoby. Legioniści nazywali go dziadkiem i ufali bezgranicznie, co wyraził m.in. w swoich pamiętnikach Władysław Broniewski. Komendant jest dyktatorem. Upraszcza to o wiele moje wątpliwości społeczno-polityczne. Można bezpiecznie wstąpić do wojska i nie obawiać się, że będzie ono narzędziem w niepowołanych rękach. Do komendanta. Cześć i chwała, wielki brygadierze. Za czyny Twoje i za słowa Twoje, za to, że na Twój zew nasi żołnierze poszli na boje, że wywalczyły w Polsce dzień wyśniony, szare legiony. I żeś uzdrowił tęskniących do mroków i miłujących pęta i kajdany, żeś nam zapalił wśród chmur i obłoków prześpit różany. Gdy cała Polska w niewoli zgnuśniała, cześć i chwała. Rozpoczął intensywnie rozbudowywać założoną na początku wojny tajną organizację bojową, która miała być decydującym argumentem w końcowej fazie wojny, gdy trzeba będzie zwrócić się przeciwko Niemcom. Piłsudski wywołuje kryzys przysięgowy, gdy odmawia, a wraz z nim i jego żołnierze złożenia przysięgi na wierność państwom centralnym. W wyniku tego 22 lipca 1917 roku
wraz ze swoim szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim zostaje aresztowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu, a jego żołnierze internowani. Komendancie, chłopce i chłopcety, co się skryła, u tobie sprawie. Bliscy sercem, choć ciałem dalecy, jak ciągnące lecimy żurawie. Lecą myśli ku tobie, jak ptaki. Z pozdrowieniami, ze czcią się kładą stóp twoich. Dziś nasz los jednaki. Prawów skutych my dzisiaj gromadą. Ale jutro, co do nas należy, ale jutro rozpłoną znów wici. Róg twój skrzyknie, znów szarych rycerzy. Słońcem wyjdzie w podziemiach ukryci. I cóż z tego, że ciało zadrute? Myśli wolnej drutami nie sprzęgą. Cóż, że ciało ze zbroi rozkute? Myśl jest zbrojna niezłomną przysięgą. Tą przysięgą na ciebie sprawę, że się nie spoczniem, aż zorza rozpłonie. Odebrali pałasze nam rdzawe, lecz któż serca odbierze nam dłoni? Już nie jesteś samotny, rycerzu, pośród rzeszy, tak obcej, choć swojej. Bo w serc naszych żołnierskim przymierzu z tobą Polska nad Narwią straż stoi. Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej, zwana również pod tytułem Rozmaryn, którego znaczenie w wierzeniach ludowych odnosi się do mdłości i wierności. W śpiewnikach pojawia się od roku 1915, choć pierwsze zwrotki, jak podaje Michał Sokolnicki, śpiewane były już w 1913 w oddziałach strzeleckich w Galicji. Nadchodzi listopad 1918 roku. Powstają lokalne ośrodki władzy. Rozpoczyna się walka polityków o władzę, gdy 10 listopada 1918 wraca do Warszawy Piłsudski. Wszystkie stronnictwa składają na jego miejsce władzę jako tymczasowemu naczelnikowi, a on powołuje pierwszy po wyzwoleniu rząd centralny na czele z Jędrzejem Moraczewskim. Wzywa rodaków do zespolenia wszystkich sił
do odbudowy państwa. Dnia 16 listopada informuje wszystkie rządy o powstaniu niepodległej Polski. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna obca armia nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej. Jako przywódca narodu, stawiający zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu interes Polski, sam stanowi wzór skromności, rezygnuje z przysługujących mu apanaży i żyje w bardzo skromnych warunkach, surowy i sumienny, czego wymagał też od innych, nie był człowiekiem bezwzględnym. Przez cały okres sprawowania władzy nie podpisał żadnego wyroku śmierci. W uznaniu tych zasług otrzymał wiele przeróżnych wyróżnień i najwyższych odznaczeń i orderów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Józef Piłsudski choruje na nowotwór. Zdając sobie z tego sprawę, doprowadza do uchwalenia w kwietniu 1935 roku nowej konstytucji, która wzmacniała rolę prezydenta, a osłabiała pozycję parlamentu. Kilka dni później, 12 maja 1935 roku, o godzinie 20:45, twórca niepodległej Polski, najwybitniejszy z wybitnych, pierwszy marszałek Polski, umiera. Jego ciało zostało złożone w krypcie wawelskiej obok grobów królewskich, zaś serce złożono na cmentarzu w Wilnie wraz z trumną matki. Społeczeństwo polskie, oddając mu swój hołd, usypało w Krakowie wspaniały ziemny kopiec, zaś nad trumną na Wawelu umieszczone zostało jego kredo życiowe, któremu był wierny i które jest nadal bardzo aktualne. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Być zwyciężonym i nie ulec. To zwycięstwo. I cóż, że z gazłem zamknęli mu oczy. Pod władczym, twardym cieniem brwi wikinga. Cóż, że na trumnie szara czapka leży. Wielka buława i zwycięstwa klinga. Nikt nie rzekł. Tłumar. Szeptano, nie żyje. Pierś. Każda mocą ducha jego zbiera. Wielkość w najdroższej trumnie się nie mieści. Bohater nigdy, nigdy nie umiera. Nie rzucim ziemi skąd na szum. Yeah.
koncercie, widowisku wykorzystano autentyczne wypowiedzi Józefa Piłsudskiego. Przypomnę jeszcze Państwu, kto wziął udział. Hurla Muzyka. Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne imienia 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich. Dzieci, których już nie ma. Z tutejszego przedszkola. Także chciałam bardzo Państwu podziękować, aczkolwiek to jeszcze nie koniec jest. Chciałam podziękować za ten koncert. Chciałam zaprosić na następny, który będzie 17 listopada o godzinie 17. Odbędzie się on w sali imienia Tomasza Służewskiego w Białęckim Ośrodku Kultury na Van Gogha. Będzie to gala finałowa naszego projektu pod tytułem Bądź dumny, żeś Polakiem. Będzie przewidziany poczęstunek, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, jak również zapraszam Państwa w najbliższym czasie na wycieczkę. Wycieczka będzie miała miejsce na Podlasie. Będziemy jechać na Podlasie do Ziołowego Zakątka. To będzie 25 czerwca, w poniedziałek. O godzinie 7.30 będzie zbiórka. To jest bardzo nieduża odpłatność, bo tylko 32 zł za przewodnika i za rzeczy, które tam się będzie robiło. Autokar jest za darmo dla Państwa. Także zapraszam bardzo. Jak również zapraszam 28 czerwca na wieczór poetycki, który poprowadzi pani Barbara Łucza, która jest laureatką tegorocznego konkursu Seniorzy Mają Talent. Basiu, pokaż się, żeby pani powiedzieli. Tak. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. A teraz mamy chwilę na podziękowania. Tu mamy takie piękne kwiatki.